Witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i rozmawiam dzisiaj z Krystyną Nowińską. Tak. Witaj Krysiu. Witaj Basiu. Słuchajcie przyjaciele, właśnie wracałyśmy z nabożeństwa i rozmawiałyśmy sobie w samochodzie i zdecydowałam się nagrać tą rozmowę, dlatego że Krystyna mnie zainspirowała swoim świadectwem wzrostu. Tak, no i to. Opowiadałaś przede wszystkim, kiedy ja Ciebie spytałam o to, jakie masz w ogóle świadectwa, to powiedziałaś, że masz kupę uzdrowień. Tak, bardzo dużo rzeczywiście. Mm-hmm. Przede wszystkim cały kręgosłup. Bardzo mi bolały kręgi szyjne, miednicy tutaj na dole. Mm-hmm. Klatka piersiowa mi się ściskała, miałam taki ścisk, miałam sztywność całego ciała. Co jeszcze? Rąk nie mogłam podnosić do góry. Mm-hmm. Kolana mi bardzo bolały, szczególnie lewe i udo lewe. Okay. Stopy piekły, bardzo mocno opuchły nogi w kostkach, no w tej chwili o połowę mniej. Czyli masz w ogóle cały szereg uzdrowień od momentu, kiedy narodziłaś się na nowo. A powiedz mi tą historię o twoja sąsiadka. Uzdrowiłaś sąsiadkę. Tak. No. Nie dość, że sama przeżyłaś tyle uzdrowień, to jeszcze sąsiadki i ludzi naokoło uzdrawiasz, tak? Tak, dlatego, że ona się bardzo męczyła. Miała silną dusznicę, ma ponad 140 kg. Mhm. No i nie mogła już prawie, że z domu wychodzić. Na dół do sklepu, jak zjechała albo śmieci wyniosła, to była cała mokra. Okay. Dużo sterydów brała. W tej chwili po modlitwach nad nią, no to było kilka, chyba trzy. Okej. Ona nie męczy się, już nie tego w spraju, żeby jej poprawić oddychanie, nie używa. No i nie poci się i czuje się lepiej. No i w jeden dzień potrafi wyjść w pięć miejsc. Wow. Za czym wróci, a przedtem było jednym, żeby wyjść, wielki problem. Okej. Słuchajcie, no właśnie to jest taka piękna historia osoby, która niedawno narodziła się na nowo, niedawno poznała osobiście żywego Jezusa Chrystusa i dzisiaj jest realnie, nie tylko funkcjonuje znacznie, znacznie lepiej w sensie zdrowotnym, w sensie duchowym, w sensie w pełni życia, ale również jest błogosławieństwem dla ludzi naokoło niej. Tak? Tak. Modlisz się też o ludzi, prawda? Tak. No i sama czuję się o wiele młodziej. Tak? O, to pięknie. Nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. Tak. Po prostu, po schodach mi było ciężko schodzić, bo miałam po prostu nogi sztywne. Bałam się, że mogę w każdej chwili się przewrócić do przodu, a w tej chwili nie. Ja sobie podskakuję tak jak kilkadziesiąt lat wcześniej. No ja właśnie to zauważyłam, bo przed chwilą szłyśmy schodami i Krysia w ogóle tachała dwie wielkie torby. Ale i zwróciło to moją uwagę, że sobie tak świetnie radzisz. Ale jak schodzę, to normalnie podskakuję sobie tak jak dziecko, normalnie ze schodów. A przy tym to było marzenie świętej głowy pomyśleć. Wow. Ty powiedziałaś mi, że kiedyś, zanim w ogóle trafiłaś na nasz kościół, to chodziłaś i szukałaś różnych uzdrowień i one działały tylko na chwilę. Tak. I po jakimś czasie wszystko wracało i dlatego ja byłam sama bioenergoterapeutką i zrezygnowałam z tego, ze względu na to, że nie tylko u siebie, ale u innych osób i ciągle ludzie przychodzili z tymi samymi problemami. A powiedz mi, czyli ty działałaś jako bioenergoterapeuta, tak? Metody Zdenka Domancica. I teraz już nie działasz, tak? Nie, już od chyba 10 lat. Czyli wyszłaś z tego, wyrzekłaś się, narodziłaś się na nowo. Tak. I dlatego, że widziałaś, że to nie działało, że nie. Choroby wracały. Tak. Że a teraz zauważyłaś, że nie wracają. Nie w sensie, wracają. Że kiedy modlisz się w imieniu Jezus. Wow. Tak, to cudowne. Językami nie ma problemów. No coraz lepiej. A powiedz mi, a co zrobiłaś z obrazem? A wyniosłam na śmietnik. Obraz Maryi czy Jezusa? Jezusa. Mama Maryi nie miałam. A powiedz mi, a dlaczego tak zdecydowałaś? Dlatego, że ja czułam, jak ten obraz był u mnie w domu, jakby mnie ktoś obserwował. Ja nie czułam się... To nie był Bóg, co cię obserwował. No, tak, nie czułam się sama w domu. W tej chwili nie ma tego obrazu i ja się czuję swobodnie.
No bo chodzi o to, że Jezus jest żywy, prawda? Tak, i no, Jezus jest we mnie, a ja w Nim. Okej. Okay. I jak Ty przeżywasz Jezusa w sobie? No, radośnie. Tak? Tak, ja cały czas jestem wesoła. Wszyscy zwracają uwagę, że jak mnie nie ma w kościele, to jest tak smutno, jak ja przyjdę, to przychodzą do mnie i mówią, że coś niesamowitego, będzie dzisiaj radośnie i się śmieją. Okej. A ludzie też zauważyli? Ludzie ze świata zauważyli, że oni już wcześniej, bo ja zawsze byłam uśmiechnięta, jak miałam jakieś ciężkie problemy i przygasłam, to się pytali, co mi się stało, bo chodziłam i się śmiałam, tak jakby sama do siebie. I oni mówili, że chyba jakaś wariatka sama do siebie się śmieje. Okej, super. Super. No i powiedz mi, co jeszcze się tak zmieniło radykalnie? Co jeszcze możesz powiedzieć? Co jeszcze mogę powiedzieć? Że ja w ogóle czuję się zupełnie inaczej, jakbym była w innym świecie. Tak. Że mimo, że jestem w tym samym miejscu i z tymi samymi ludźmi i tymi samymi sąsiadami, to mimo to czuję, jakbym była w ogóle w innej przestrzeni. Okej. Czyli się to tak bardzo zmieniło. Tak, i bardzo dobrze się czuję w kościele, w naszym Płomieniu Pana w Poznaniu, ale też i tutaj w Warszawie, dlatego tu przyjeżdżam, już tu jestem trzeci raz. Super, super. Pierwszy raz przyjechałam 27 marca ubiegłego roku, potem byłam we wrześniu, no i teraz jestem trzeci raz. Super, a powiedz mi, jak Ty się nawróciłaś? A ja po prostu szukałam pomocy z tymi moimi bólami, sztywnościami, bo mówię, no ja czuję, że chyba zaraz odejdę. Okay. Mówię, no ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Okay. Patrzyłam na swoje lata, mówię, a ja czuję się, jakbym miała 80 albo 90 lat. Okay. A ile masz lat? 66. Okej, okay. No młodziutka. Teraz skończę dopiero w kwietniu. Okay. Także, no i natrafiłam na filmik, jestem egzorcystą Tomka Dorżały. Okej. Okay. I tam był podany pod spodem jego telefon. Okej. Okay. Zadzwoniłam do niego, nie odebrał, ale odpisał po pół godzinie, że jutro zadzwoni o godzinie 10, że porozmawiamy. Okej. No i jak zadzwonił, to od razu przy tej rozmowie oddałam się Duchowi Świętemu. Nie było żadnego problemu, żadnego, żeby mnie coś odpychało czy coś takiego. Nie, wręcz ja czułam radość do tego, ciągnięcie takie. Okej. I od tego momentu zaczęło się moje życie zmieniać. Wow, no. Super. Czyli polecasz? Tak, z całego serca. Polecam, bo to jest jedyna droga i chyba życie. A nie boisz się, że to jakaś sekta? Nie. Tyle co zobaczyłam, ludzie jak wychodzili i jak to się dzieje, gdy ja się nad nimi modlę, także no to jest coś niesamowitego. Czyli realnie widzisz świetne rezultaty tego, że chodzisz w Bożej mocy. Tak. Bo w normalnym kościele ludzie się modlą, ale oni są coraz gorsi. Coraz więcej cierpienia, coraz więcej śmierci, bólu, operacji po szpitalach. Tak. A ja w tej chwili wszystkiego uniknęłam. Super. Super. Krysiu, to wspaniałe świadectwo. Dziękuję bardzo. Ja Tobie też dziękuję. Cieszę się, że jesteśmy nim. Super. No. Dziękuję. Dzięki, kochani. No, pa. Pa.